Wszyscy kiedyś byliśmy dziećmi i wszyscy oglądaliśmy bajki. Zapraszam Was w pewną nostalgiczną podróż. Dziś 10 kreskówek, które wszyscy oglądaliśmy. Miejsce 10. Ed, Edd i Eddy. Serial opowiadający przygody trzech kumpli o dość podobnych imionach. Mieszkają na przedmieściu USA, borykają się z problemami typowych nastolatków i mają ze sobą wiele wspólnego. Pryszcze, tłuste włosy opadające na czoło i szeroko pojęta ciamajdowatość. Miejsce 9. Laboratorium Dextera. Młody naukowiec buduje w domu tajne laboratorium, o czym wie tylko jego irytująca siostra. Kto z nas nie chciał tworzyć eksperymentów na miarę głównego bohatera? Miejsce 8. Jamłosica. To amerykański animowany serial stworzony przez Davida Face'a. Głównymi bohaterami bajki są Łasica, tytułowy bohater, który cechuje się wysoką inteligencją, Pawian, troszkę tępawy, zagorzały rywal i najlepszy przyjaciel Łasicy, oraz Czerwony. Miejsce 7. Samuraj Jack. Młody samuraj przemierza krainy przyszłości, by odnaleźć i pokonać odwiecznego wroga, zmiennokształtnego pana ciemności Aku. Miejsce 6. Kryptonim Klan na drzewie. Piątka mocno zakręconych dzieciaków tworzy sekretną drużynę znaną pod kryptonimem Klan na drzewie. Ich zadaniem jest ochrona małolatów przed bezwzględnym światem dorosłych. Miejsce 5. Bliźniaki Crump. Państwo Crump to zwyczajna rodzina mieszkająca na obrzeżach wielkiego miasta. Pan Crump uwielbia kowbojstwo i najchętniej przeniósłby się perset lat wcześniej. Jego żona, pani Crump, próbuje utrzymać idealny porządek w domu, lecz jej dwóch synów, Wake i Lucien, ciągle bałaganią i śmiecą. Miejsce 4. Flintstonowie. Akcja dzieje się w epoce kamienia. Rodziny Flintstonów i Grablów przyjaźnią się od lat. Nie jest to jednak łatwa znajomość, bowiem Fred i Barney codziennie wpadają w tarapaty. Miejsce 3. Jetsonowie. Jetsonowie to rodzina z końca XXI wieku. Żyją w świecie, w którym technologia ułatwia ludziom życie. Sprzątające roboty, futurystyczne samochody i maszyny, które przygotowują obiady. Miejsce 2. Johnny Bravo. Historia młodzieńca, który zawsze w ten sam nieudolny sposób próbuje poderwać dziewczynę, co zresztą jest przyczyną wielu przygód. Miejsce 1. Scooby-Doo. Bojący pies i jego przyjaciele działają w najbardziej nawiedzonych miejscach, aby udowodnić, że duchów nie ma. Za to są przestępcy i to wyjątkowo niegodziwi. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!